W tym roku rajd Świętego Mikołaja na rynkach finansowych będzie raczej przypominał rajd na kolejce górskiej. Impulsów do wzrostów, do spadków mamy naprawdę wiele. Dotyczy to również rynku złota. Rynek złota, który w pierwszym kwartale tego roku po bardzo wysokich wzrostach rzędu 20%, w drugim troszkę wyhamował. Natomiast w końcówce tego roku dostanie z pewnością dwa konkretne impulsy, czy będzie dostawał dwa konkretne impulsy, jeśli chodzi o to, w jaki sposób ta cena będzie się kształtować. Pierwszy to są wybory w Stanach Zjednoczonych, które będą miały wpływ na sytuację na rynkach światowych, również na cenę złota. Drugi czynnik to sytuacja ekonomiczna Stanów Zjednoczonych i stopy procentowe. Czy będą podniesione, czy będą obniżone, wszystko to w zależności od napływających danych statystycznych z amerykańskiej gospodarki, co chwila się zmienia. Ten impuls jest raz dodatni, raz ujemny. W związku z tym tutaj sytuacja dla cen złota również wpływa na jego dynamikę. Banki, największe banki inwestycyjne świata, jak Goldman Sachs, Credit Suisse, również czują w tej sytuacji pewien dyskomfort, jeśli chodzi o planowanie. Według ich prognoz ceny złota na koniec tego roku mogą wynosić od 1050 dolarów do 1500 dolarów za uncję, co ten rozstrzał pokazuje, że ta dynamika będzie naprawdę bardzo, bardzo wysoka. Z punktu widzenia lokalnych inwestorów również warto zwrócić uwagę na to, co robią banki centralne, a w przypadku polskim na to, co robi Narodowy Bank Polski. Narodowy Bank Polski oprócz tradycyjnych aktywów, w których zawsze lokuje polskie rezerwy, również zwiększył zapotrzebowanie na złoto.